Instytut Lotnictwa już po raz piąty zorganizował Europejskie Forum Marketingu Instytucji Naukowych i Badawczych. Tu zbierają się ci ludzie, którzy próbują zmieniać i mentalność, i sposób organizowania, i rynek, i zakres działania polskich instytucji naukowo-badawczych. Marketing jest w tej chwili integralnym elementem każdego obszaru działalności społecznej, gospodarczej. W związku z tym również musi dotyczyć instytucji naukowych i badawczych. To jest kwestia przekazu medialnego, to jest kwestia różnych form docierania bezpośrednio do głównych interesariuszy. Podczas pierwszego dnia forum zaprezentowano wyniki najnowszych badań. Podkreślano też, jak ważnym narzędziem jest dobrze przemyślana strategia marketingowa. Instytucje naukowo-badawcze sprzedają wiedzę, wiedzę, jeszcze raz wiedzę. Oczywiście w różny sposób to może być odbierane, w różny sposób to może być interpretowane, natomiast to, co jest najbardziej istotne, żeby ta wiedza zaspokajała ich potrzeby i oczekiwania. Marketing instytucji badawczych jest niezmiernie istotny, chociażby z tego względu, że to instytucje badawcze, prowadząc różnego rodzaju projekty wpływające na jakość naszego życia, na postęp cywilizacyjny, albo nawet na naszą wygodę, codzienne funkcjonowanie, muszą w jakiś sposób, w prosty i zrozumiały dla ludzi sposób komunikować, czym się zajmują i jakie przynosi to efekty. Specyfiką takich instytucji jest to, że działają w szczególnym sektorze, sektorze badań i nauki. Wobec tego oferują usługi, określone umiejętności, wiedzę, kwalifikacje, z których nabywcy potencjalnie mogą skorzystać. Uczestnicy konferencji mieli okazję poznać aktualne trendy oraz nowe narzędzia zwiększające rozpoznawalność marki. The scientific brand will be successful if it combines the value created by science and the communication and the delivery of that value to the society. I don't need to be a scientist, you know, but I can understand the value of that organization, and my task is just to present that values to the mass media. W tym roku wydarzenie można było śledzić na żywo online. Po raz pierwszy w trakcie naszego forum w tym roku próbujemy relacjonować na żywo nasze forum na Twitterze. Po raz pierwszy także mamy stoiska z książkami, które prezentują zarówno wydawnictwa akademickie, jak i księgarnie. Europejskie Forum Marketingu Instytucji Naukowych i Badawczych wpisało się na stałe do kalendarza najważniejszych konferencji o tematyce marketingowej.